sędziego. Czy bardzo piłkę, że argentyński sędzia nie miał żadnych wątpliwości? Zobaczmy. No, szczerze Państwu powiem, że jestem osobiście skonfundowany. Trudno odpowiedzieć, dlaczego Ricardo Costa dostał czerwoną kartkę. Wyglądało to tak, za pełno z punktu widzenia arbitrażę. Może ma trudno się wygrać. Spójrz Ricardo Costa i Kardewila. O tutaj, zagranie łokciem. Tak, jest cios łokciem. Ricardo Costa w twarz Joana Kardewili. Portugalia skończy mecz w dziesiątkę.